Chciałem Państwa, radnych oraz gości, witać na 26. sesji Rady Miejskiej. Wszyscy Państwa, którzy poznali, prowadzili wszyscy porządek obrad. Nie wszyscy brakło, tak? W takim razie ja przeczytam. Jeżeli można, albo jeżeli są, to jeszcze zostaną jakieś. Tak, dziękuję bardzo. To są punkty, które będę proponował wprowadzić w trybie nagłym oraz punkt 6.2a. Tak, widzę, że już większość zdecydowana jak wszyscy na sporządek obrad. W związku z tym poddaję głosowanie prowadzenie punktu 5e, projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku. Proszę o podniesienie ręki osoby za. Proszę przytrzymać kciuki, bo to szczególnie jest istotne. Państwa, jedną mam uwagę, żeby głosowali tylko radni. Ja to dłuży nam możliwość dzisiaj głosowania, ale tylko radni mogą głos, także to niestety tak wygląda. Grzegorz jeszcze ostatni raz przeliczę. Tak jest. 17 za 0, przeciw 0 wstrzymać. W związku z tym poddaję pod głosowanie drugi projekt uchwały w sprawie korekty uchwały na zdanie projektowe w 2013 roku. Kto z Państwa za prowadzenie projektu na zdanie projektowe? Proponuję wprowadzić pod punktem 5.1 projekt uchwały w sprawie korekty uchwały zadań projektowych w 2013 roku w zakresie tworzenia modernizacji i utrzymania dzieleńców i strzelów dla małostyku ogródków biogranowskich osiedlowych placów zabaw. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. 17 za 0 przeciw 0 wstrzymujących. Pod punktem 5H proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2013 roku z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół, podstawowych gimnazjów. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. 17 za 0 przeciw 0 wstrzymujących. Pod punktem 5G proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych w 2013 roku z zakresu prac modernizacji, prac remontowych osiedlowych szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę podnieść. Dziękuję. 17 za 0 przeciw 0 wstrzymujących. Oraz pod punktem 6.2a proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia wynajmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Adama Marczyńskiego w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę podnieść ręki. Dziękuję. 17 za 0 przeciw 0 wstrzymujących. W związku z tym, że mamy dzisiaj na sesji mieszkańców, wiem, że na pewno jeden pan będzie chciał zabrać głos. Dlatego proponuję, abyśmy sprawy bieżące wyjątkowo umieścili w punkcie 5. Tym samym przesłałem wszystkie punkty pozostałe o 1. Jeśli w toku sesji pojawią się jakieś inne sprawy bieżące, to załatwimy je jeszcze w punkcie oświadczenia i komunikatu. W związku z tym poddaję pod głosowanie taką zmianę projektu porządku obrad. Kto Państwa jest za, przychodzicie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 16 za 0, przeciw 1 wstrzymujący. W związku z tym poddaję pod głosowanie porządek obrad z przyjętymi poprawkami. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, przychodzicie ręki. Dziękuję. 17 za 0, przeciw 0 wstrzymujących. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego,
Jako, że nie wpłynęły uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4, czytania do służb mundurowych i zachęcam radnych do zapytania. Proszę. Mam prośbę właściwie, pytanie, powstał nowy park na przedłużach, więc tam dusz torów. Ja już to napisałam w mojej gazecie i mam prośbę, żeby tam po prostu były częste kontrole, bo siedzą osoby pijące piwo i już zaczyna być dewastacja. Wyrwana ławka, połamane drzewa, więc bardzo proszę, żeby ten nowy park wzdłuż torów, tam gdzie takie dwa nowe bloki stoją, żeby też wziąć pod obserwację. Dziękuję bardzo. To jest do Kolecznego, to jest wzdłuż tych torów. Tam są dwa bloki i deweloper, który wydał te bloki, zrobił piękny park. Taki ładny i tam już niestety następuje dewastacja. Także bardzo proszę mieszkańców dobrze. Właśnie, ponieważ pan nie wolno mieć piwa, to tam siedzą na ławeczkach. To proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę. Chciałem spytać policji, czy ostatnia moja prośba po ostatniej sesji odnośnie ruchu na ulicy Kolomoiskiego, część wschodnia, związana z budowami, które się tam toczą, czy państwo przeprowadzili jakąś ewentualnie analizę ruchu samochodów, ciężkich samochodów, które tam mają zgody na wjazd? Mogę? Tak, proszę. Tak, ulica Kolomoiskiego. Główna uciążliwość na to budowa niestety tej galerii. Tam praktycznie stały jest nadzór prowadzony zarówno przez nasz komisariat, jak i przez ruch drogowy. Za ostatnie 30 dni no to odnotowaliśmy tam 4 kolizje, ale żadna z nich z udziałem, wtedy rozmawialiśmy o pojazdach ponad normatywnych, ponad wjeżdżających pod zakaz powyżej 6,5 ton. Natomiast stwierdziliśmy 3 samochody, które poruszały się bez zezwolenia. 3 samochody ciężarowe, które poruszały się bez zezwolenia. Problem tam jest taki, że ZIKiK wydał zezwolenie na wjazd pojazdów dla inwestora głównego. Natomiast jest cały szereg firm podwykonawców, które tych zezwoleń nie mają, bądź mają zezwolenia, które nie uprawniają się do tego wjazdu na zakaz powyżej 6,5 ton. Ta informacja została przekazana zarówno do wykonawcy, aby jeżeli te samochody podwykonawców posiadały stosowne zezwolenia, jak również stosowna informacja z tego, co mi wiadomo, z jaką informację z Wydziału Drogowego uzyskałem, została przekazana do No jest tam problem zarówno z tym, że jest to wąski przejazd, tam również są nieprawidłowo parkowane pojazdy, natomiast tak jak powiedziałem, zarówno my, jak i ruch drogowy prowadzimy tam stały nadzór. Na ilość wydawanych zezwoleń na wjazd nie bardzo mamy wpływ. Możemy tylko kontrolować, a faktycznie, że zdarzyło się, tak jak powiedziałem, że te zezwolenia były nieprawidłowe, po prostu nieupoważniające do wjazdu. No i to oczywiście kończyło się z stosownymi manewrami. Jeżeli mógłbym, to jeszcze parę spraw, które na poprzedniej sesji były poruszane, to od razu korzystając z okazji chciałbym. Sklep Planeta, ulica Wejsa. No jak każdy sklep z alkoholem niestety generuje osoby spożywające tam alkohol w okolicy. Zadania przekazane dzielnicowym w ramach obchodu tym problemem się zajmuje. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to będziemy starali się wyeliminować. Podobnie wojsko, czy teren gimnazjum nr 12, ulica Wyborska, tam również spożywanie alkoholu, to też jest związane z kolejnym sklepem, który w zasadzie 20 metrów od ogrodzenia tam chyba już powstał w sobotę bodajże. Tak, tak. A gdzie jest zgoda na to? Nie, nie dajmy zgody. My opiniujemy tylko taki przypadek, jeśli jest bliżej niż 50 metrów od placówki żołnierza przedszkola żłobek. To bardzo proszę utrudnić życie funkcjonowanie tego sklepu. Ale to jest ograniczenie swobody gospodarczej. Będziemy mieć na pewno... Republika się odwrócił. Będziemy z troską pilnować
terenu gimnazjum, aby tam osoby nie spożywały. Tam póki co nie nałożyliśmy żadnego mandatu karnego, znaczy od ostatniej sesji, kiedy pani przedstawiła ten problem. Natomiast kilka osób tam zostało wylegitymowanych, jak gdyby pani tam 7. Natomiast nie stwierdziliśmy spożywania w czasie naszej interwencji alkoholu. Kolejna sprawa, ulica Wybickiego w kierunku ulicy Bratysławskiej, Chronickiej. Miały odbywać się wyścigi samochodowe. Nic takiego nam się nie udało potwierdzić. Na tym odcinku nie ujawniliśmy żadnych samochodów, które mogłyby się poruszać nad jedną prędkością, czy też mogłyby urządzać sobie jakieś nielegalne wyścigi. Problem jest nieco w innym miejscu, ulica Pachońskiego, tam teren starej bazy PKS, tam faktycznie jest to teren prywatny, to jasne, nie droga publiczna, tam się coś podobnego dzieje. Natomiast to też jest stałym naszym zainteresowaniem. Kolejna sprawa, takie hasło rzucone, graffiti na Azorach. Graffiti, szanowni państwo, to problem całego Krakowa. My w tej chwili prowadzimy ogólnokrakowskie działanie zgodnie z poleceniem zastępcy komendanta miejskiego. Ze Strażą Miejską takowe działania prowadzimy. No zobaczymy, mam nadzieję, że ich zakres przyczyni się do wyeliminowania tego. No oczywiście te, które istnieją, to też tak w zasadzie dobra wola zarządców wspólną mieszkania, czy będą te zapisy usuwać, czy też nie. Co niektórymi udaje nam się porozumieć, udaje nam się objąć również obserwacje po takim przeprowadzeniu remontu i też jakimiś tam sukcesami możemy się w tym temacie pochwalić. To w zasadzie wszystko. A jeszcze ulica Radzikowskiego, gdzie również zaznaczony był zasygnalizowany wjazd samochodów powyżej 3,5 tony w związku z prowadzonymi dwoma budowami budynków mieszkalnych. Tam powiem szczerze, że nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości. Tam nawet jest taki wiadukt, który ogranicza wjazd większych samochodów. On jest za niski po prostu, żeby te samochody po większym tonażu zjeżdżały. Jeśli mogę jeszcze, panie przewodniczący, to tak chciałbym poinformować państwa o zmianach kadrowych, które w naszym komisariacie nastąpiły. Mianowicie z dniem 18 września dotychczasowy naczelnik Wydziału Prewencji pan Jan Roda skończył swoją służbę w policji, przeszedł na emeryturę. Jego obowiązki objął obecny tutaj nadkomisarz Rafał Wieczorek. Myślę, że ta współpraca będzie co najmniej tak samo dobra, jeśli nie jeszcze lepsza. Wybór jest nieprzypadkowy. Policjant z ponad prawie 20-letnim stażem praktycznie od samego początku udaje nam się współpracować owocnie dla dobra mieszkańców Krakowa wspólnie. Także ja tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udzielenie dalszych głosów. To już chciałem na temat zgłoszenia mieszkańców, a w międzyczasie serdecznie gratuluję. Takie zgłoszeń, które mieliśmy na pewno telefonicznie, to tutaj mieszkańcy rejonu bloku nad Sudołem 10 cały czas zgłaszają tematy chuligaństwa, wandalizmu, ostatnio podpalenie samochodu. Jeśli chodzi o ulicę Pachońskiego, to tam też temat brzmi wyścigi samochodów, ale bardziej myślę o tym, że tam stan tej drogi jest taki, że po prostu każde przekroczenie prędkości po prostu jest mocno słyszalne. Tutaj pani podpowiada, że zgłaszający mówił, że to jest generalnie na terenie prywatnym, więc nie wiem, czy to w ogóle będzie jakaś możliwość interwencji. I trzecia sprawa, ale to chyba bardziej już do Straży Miejskiej. W przypadku Kościuszki mamy jakiś brak samochodu kolor bordowy, który tam już dość długo stoi i zarastuje też nowe miejsce z Szpeci i tak dalej. Oddaję głos panu Mieczysławowi, a potem gościom rozmawiamy o Kościuszce. Na rekomendacji jest taka sprawa, że ja już tego czasu zgłaszałem. Chodzi o przyczepę kempingową. Ona stała z tego czasu koło gimnazjum 12.
później stała na Teoderskich Zuchów, teraz ją przestawili na Opolskie u mnie na parkingu. Ja akurat widzę, dom ma z moich okien, tam przychodzą w południe, babka przychodzi z facetem. Co mają zrobić, to zrobię. Wiadomo, po co przychodzą, nie? No i ja nie wiem, czy ja się zrobi z tym porządku, żeby to przecież... Polska i nie, to jest Opolska, ten równoległa do tej głównej Opolskiej, zaraz po tych... no. Proszę? Za ekranami. Za ekranami zaraz. Tam stoi, zapomniałem to, bo miałem odpisany numer tej przyczepy. Przy 12 stała, no to tam państwo ją przegoniliście, a ta teraz się nam pakowali. Przedstawia nią często. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jacyś radni, bo później gościom oczywiście udzielę. Tutaj do Straży Miejskiej skieruję swoją prośbę. Pytanie. Jest uchwała w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. Ja bym prosił, żeby ten akcent przerzucić, powiedzmy, mówię, w zakresie nieruchomości, bo wokół tych nieruchomości prywatnych, powiedzmy, mówię, różnie bywa ze stanem porządku, a macie instrument odnośnie wyegzekwowania przez właścicieli, powiedzmy, utrzymania porządku. To jest jedna kwestia. Ale gdzie? Proszę? Ale ogólnie się zauważa. Ja teraz mówię, nie skazuję, ale ogólnie, powiedzmy, mówię źle z realizacją tej uchwały. Jeżeli państwo jesteście na patrolach, to żeby, powiedzmy, mówię, nie przymrużać oka, tylko zwracać na to uwagę. Kolejna kwestia również z tymi pojazdami, które parkują, powiedzmy, na przestrzeni publicznej. Ja wiem, że to jest trudny problem, w większości są to klepiska, ale gdzie nigdzie, powiedzmy, również gdzieś traktujemy, tak, powiedzmy, tą kwestię, że te samochody, powiedzmy, mówię, stoją nawet w trakcie patrolu Straży Miejskiej czy przejeżdżającego, żeby na to zwrócić akcent, bo jednak jest to zauważalne. Kolejna kwestia, chciałbym usłyszeć, mówię, jak zakończyła się sprawa wycięcia klonu przy ulicy Kroniskiej 99, to państwo macie, mówię, to zgłoszenie, interweniowaliście, ale nie wiem tak naprawdę, powiedzmy, jak się zakończyło w stosunku do osób, które, powiedzmy, mówię, dopuściły się wycięcia klonu. Dobrze? Dziękuję. Czy będą gdzieś panie głosić teraz, czy? Ja mam prośbę. Otóż jest to rejon i bardzo bym prosił o możliwość odkrycia na drodze miejskiej. To oczywiście. Ja sobie sprawdzę, pobieram numer zezwolenia. Czy jeszcze jakiś radny chciał zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do pytania. Nie wiem, czy to do Straży Miejskiej, ale tutaj przykład na Rutowicza jest wiatrową i blokuje praktycznie całkowicie przepływ za zakładką i drzewo się złamało. Za chwileczkę będą podtopienia, a jeżeli do zimy zostanie, no to będziemy mieli poważny problem. Jest to drzewo złamane przez wiatr i leży w rzędze. Także tutaj na przedłużeniu na Rutowicza na tej kładce pieszo. Trzeba zgłosić tak do gospodarki wodnej. Ulica? Na Rutowicza. I druga sprawa, od praktycznie rzecz biorąc od roku nie jest prywatny teren przy ulicy Imranowskiej 7. W ogóle jest to wysypisko śmieci, rosną haszcze na przeciwko ulicy. Ja to zgłaszałem panu Kizielowi, no on tam interweniował raz, ale nie poprawiło się. Dobrze. Panie komisarzu, chciałbym pytanie odnośnie tego radiowozu. Czy tam się udało w mieście? Czekamy na zakup. Środki przeszły, z miasta nie ma problemu. Tak, porozumienie z komendantem miejskim, prezydentem zostało zawarte. Środki przekazane, czekamy na zakup centralny. Więc... A, no to dobrze. No, do końca grudnia musimy wyrosnąć. To proszę potem przyjechać. Dobrze, jeszcze oddaję głos panu, który jest naszym gościem. Dzień dobry. To ja chciałem się zastanowić do służb mundurowych. Chciałem się zapytać takie trzy kwestie. Mianowicie pierwsza kwestia. Mieszkam przy ulicy Księdza Mejera. Proszę Państwa, ta ulica była budowana na początku lat 60. i była drogą dojazdową do 5 czy 6 domków jednorodzinnych. Teraz za ulicą Mejera powstało osiedle kilkunastotysięczne. Oczywiście wszystkie samochody na to osiedle przechodzą przez tą ulicę. To jest kompletnie do tego nie przygotowane. Ja już pomijam kwestię stałej nawierzchni i tam budowane było to osiedle, to wszystkie samochody ciężarowe przechodziły przez tą ulicę.
Małtowy, ta budowa jest duży pawilon Zlaty Biedronka, również przez to. Obok za hotelem System, zbudowana niby jedna rejestrowa, ale proszę, jeżeli Państwo będą mieli jakieś niewolnego czasu, proszę tam podjechać, jak to wygląda. Zupełna ten dziury, podbudowa tylko bez nawierzchni. Ludzie nie będą korzystać z takiej drogi. Czy jest sens utrzymywania takiej drogi widmo? Bo to jest droga widmo, czy nikt nie korzysta. Jest zajęty jakiś pas drogowy, znaczy ten kwadrat pas drogowy. I tam i w związku z tym mam taką prośbę czy pytanie, kiedy ewentualnie będzie odciążony ruch z ulicy Mijera na tą nową drogę osiedlową. Druga kwestia, to ja już mówiłem wcześniej panu przewodniczącemu, taką kwestię, że ta oczywiście ulica, którą mieszka ulica Czarnogórska, jest, jak powiedział wcześniej, drogą wyjazdową do osiedla. W związku z tym tam mieszka dużo młodych małżeństw, dużo młodych ludzi, którzy mają samochody. Oni tam sobie też tam urządzają takie szybkie rajdy. No, ja jeżdżę, nie że akurat na samochodem, tylko na rowerze i proszę sobie wyobrazić, że ja mam kłopoty z wyjściem do domu, bo nie na koniec jakieś półtora, raczej pół metra, czy do metra przejeżdżam przede mną samochody i osoby. I jeszcze trzecia kwestia, czyli chciałem zapytać też, w jakim okresie są strzyżone trawy, bo wyłanie zrobione i ten rogi odwadniające są niezadbane po prostu. Tam dość często dochodzi do takich awarii wodnych i to wszystko tam pogodowie wodne się tam zjawia wieczorem czy w środku nocy, prawda? I to jest ciągle studzienki zakładane. Prosiłbym o oczyszczenie rogów odwadniających. No i postawienie tam od czasu do czasu 3-4 koszy, bo tam ludzie, którzy jedą z kościoła, czy do kościoła, czy na osiedle, mają dzieci ze sobą, dzieci coś jedzą, jakieś opakowanie, posłodycza. To wszystko ląduje raz, że na drodze i też w moim ogródku i w tym słowetnym obiecie, który jest tylko z nazwy rogiem odwadniającym. Może tak pokrótce powiem tak. Pierwsza kwestia była zdecydowanie nie do policji, a pan patrzył pan cały czas na pana komendanta, więc... Ja przepraszam bardzo. Nie, ale nie, w porządku. To ja po prostu wyjaśnię, żeby nie było nieporozumień, że pan komendant musiał powiedzieć na coś, co w ogóle nie z jego kompetencji. Druga kwestia, jeśli chodzi o Mejera, to myślę, że to po prostu trzeba odnotować jako zgłoszenie tematu szybkiej jazdy po Mejera i jak dobrze zrozumiałem, o to chodzi, prawda? Przepraszam, nie chodzi o to, że po prostu jest wydzielony pas drogowy drogi żużlowej. Ona od kilku lat stoi pusto. Pusta, znaczy nie pusta, to nie, jest w ogóle nieuczęszczona. Jest tam... To była ta pierwsza część, ona właśnie nie jest do policji, bo jeśli chodzi o organizację ruchu, to... No, ja nie wnikam. Nie, ja rozumiem, że pan nie wie, dlatego ja od razu... Ja po prostu mówię w sensie mieszkańca, wie panu. Jeżeli jest, proszę pana... Ciągły ruch na ulicy Księdza Mejera, tam jest droga dojazdowa do kilkunastotysięcznego osiedla. Dawniej ta droga obsługiwała 6 domków jednorodzinków, słownie 6. Teraz jest tam, proszę pan, nie, proszę sobie podjechać, teraz jest okres jesienny, samochody są w chodzie. No, więc na pewno widział pan tą drogę widmo, prawda? Co z tym państwo zamierzacie zrobić, to już jest... Czy pani Rana, pani Łuka, która jest tam, podpowiadała mi, zresztą może najlepiej niech się pani Rana podpowiada. Także z tego, co ja mogę powiedzieć, na pewno ta droga powinna być pod szczególnym względem policji, z tego względu, że przy ulicy Majera jest budowa pawilonu handlowego. Tam jest poza tym naszej drodze, która była 4 lata przez Radę Dzielnicą robiona, bo tam do tej nie tak dawno, może z 5 lat przesadziłam, była drogą wyboistą i teraz jest tam postawiony znak 3,5 tony. Tam dalej, jak ja już to zgłaszałam kilkakrotnie, jeżdżą duże sprzęty. Więc prosiłam, żeby zrobić taką nawet drobną kontrolę, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te sprzęty mają uprawnienia na budowę do Pelińskiego, czy mogą jechać tą drogą, bo ta droga niedługo będzie w stanie już opłacana, a już wygląda, ponieważ widzę, że z tego budowanego pawilonu handlowego są przebicia robione do kanalizacji. Już jest wycięty kawałek asfaltu, więc mam nadzieję, że ta droga zostanie naprawiona po wybudowaniu tego pawilonu. Panu tutaj podejrzewam, chodzi też o ten kawałek tego przed tą Nikolą, tak? Tam ten jest kawałek tej żużlowej drogi, tak? Znaczy nie, ja mówię o drodze żużlowej za hotelem System. Aha, kierunku, za hotelem System, w kierunku kościoła. Tak, tam jest utwardzony teren, jest jakaś tam podbudowa żużlowa czy z kamienia, nie wnikam w to głębi, bo nie i tam nikt z tego nie korzysta, więc nie wiem jaki jest sens wydzielenia jakichś... Ale ta droga, ten kawałek to nie jest gminny. Ja wiem, to na pewno chciał deweloper, prawda? Tak.
quasi, powiedzmy sobie, tak, zrobić wygodę mieszkańcom, oczywiście to tak nie wypaliło, no bo tak nie po, no, po co to jest? Bo ten nie kawałek wiem zawsze chciałem. Temat drogi koło tych wieżowców na Gwiezdnie, to jest zagadka zgłoszona dłużej. Ja też już panu powiedziałem, że realizacja tego jest uzależniona od budżetu miejskiego, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy, milionów złotych i zdecydowanie przewyższa budżet. Także tutaj jest. Ja przepraszam bardzo, ja też pracowałem kiedyś w drogownictwie, wie pan, ja rozumiem, że wie pan, co ogólny jest, powiedzmy sobie, kryzys ekonomiczny, tak, ale niech pan sobie wyobrazi, że droga, która, tak mówię, powiedziała, była do obsługi 5 czy 6 domków jednej rodziny, tak, do obsługi kilkunastu tysięcznych osiedli, wie pan, no nie może 50 osób mieszkać w mieszkaniu M3, prawda, może? No, to, ja rozumiem, wie pan, ja sam pracowałem i też tak samo mówiłem, kiedy były zajęte nieruchomości pod drogi, niewypłacone i tak samo nie tak mówię, niech pan powie, że nie ma pieniędzy. No, oczywiście mówię, wie pan, no, to nie jest rozwiązanie, no możemy wszyscy mówić, że nie ma pieniędzy na drogi, nie ma pieniędzy na autostrady, nie ma pieniędzy na wiele rzeczy. Znaczy, można powiedzieć, nie ma pieniędzy w jakiś sposób. Mieć te pieniądze, ale przeznaczyć gdzie indziej, albo ich nie mieć rzeczywiście. No dobrze, ale... Ta dzielnica akurat ma budżet, który sam w sobie wynosi około 3 miliony. Więc 30 milionów na drogę, czy nawet 10, to zdecydowanie więcej. Więc my, jeśli mówimy, że nie mamy, dla inwestycji o rzędu 10 milionów w górę, to ani trochę nie kłamiemy. To nie, no jest, wie pan, ja nikomu nie, nie zarzucam kłamstwa, wie pan. Ale to moja roczna też została w tym roku. Znaczy pani powiedziała, że ta droga dojazdowa w tym momencie do pawilonu. Natomiast trzecia kwestia, nie chcę, żebyśmy powtórzę. Trzecia kwestia, którą pan powiedział odnośnie rowu, to myślę, że to jest do Straży Miejskiej jako zgłoszenie po prostu do odnotowania stacji, kto jest właścicielem terenu. Ten kawałek gminy, Przy drodze gminy Mejra, wjeżdżającej do 29 listopada. Znaczy, powiedz mi o to, żeby po prostu był koszony rów. Koszony rów, bo po pierwsze nie ma prawidłowego odwodnienia, tam się odbywały takie fontanny. No i druga rzecz, kwestia estetyczna. No, wie pan, no nie jest miło, wie pan, jak pan ma zadbany ogród, pan składał to pieniądze i pracę i przed tym ogrodem przez siatku wyrastały jakieś panu metrowe pasy. No. No tak naprawdę chyba płynnie przeszliśmy do punktu 5, czyli spraw bieżących, bo część tych spraw to były już sprawy już